Czy brat, który nie był ochrzczony, może podawać pieśni, modlić się na głos i czytać na głos wersety biblijne w czasie zgromadzenia? Czy w czasie głoszenia słowa może zabrać głos? Kogo nazywamy bratem? Wenn man Regeln aufstellen möchte. Wenn man Regeln aufstellen möchte. To jest zawsze dość trudne, jeśli chce się wyznaczać reguły. Auf der anderen Seite gibt es auch einen gesunden geistlichen Verstand oder ein geistliches Empfinden. Z drugiej strony też jest dobrze, jak jest takie duchowe zrozumienie i odczucie duchowe. Streng genommen werden in dieser Frage die drei Beziehungskreise angesprochen, in denen wir als Christen stehen. Tutaj w tym pytaniu są zawarte, czy poruszone trzy okręgi, w których my jako chrześcijanie się poruszamy. Die erste Beziehung ist die Familie Gottes. Pierwszy krąg to jest rodzina Boża. Das tangiert die Frage, wen nennen wir einen Bruder? Tutaj mamy to pytanie, kogo nazywamy bratem? Wer aus Gott geboren ist, kto jest narodzony z Boga, gehört zur Familie Gottes und ist damit ein Bruder oder eine Schwester. Jest, należy do rodziny Bożej i jest bratem czy też siostrą. Der zweite Beziehungskreis ist das Reich Gottes. Drugim tym okręgiem jest Królestwo Boże. Da geht es um die Frage der Taufe. Tu jest pytanie o chrzest. Wer nicht getauft ist, kto nie jest ochrzczony, ist äußerlich nicht im Reich Gottes. Jest na zewnątrz nie znajduje się w Królestwie Bożym. Auch wenn er ein Bruder ist und zur Familie Gottes gehört. Nawet jeśli jest bratem i należy do rodziny Bożej. Und dann haben wir den dritten Beziehungskreis, das ist die Versammlung. I mamy trzeci krąg, czy okrąg, to jest zgromadzenie. Die Versammlung kommt zusammen, das sind die Zusammenkünfte der Versammlung. Zgromadzenie zgromadza się i to są te nasze godziny zgromadzeń. Eigentlich haben diese drei Kreise nicht direkt etwas miteinander zu tun. W zasadzie te trzy okręgi nie mają bezpośrednio nic ze sobą do czynienia. Und doch kann man sie nicht voneinander trennen. A jednak nie możemy ich rozdzielić. Die Taufe ist einer der ersten Glaubensschritte, die ein aus Gott geborener tut. Chrzest to jest jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy krok, który nowo zrodzony czyni. Und normalerweise steht dieser Schritt am Anfang. I normalnym jest, jeśli ten krok jest na samym początku. So dass sich jemand, der nicht getauft ist, wohl normalerweise kaum in den Zusammenkünften beteiligen wird. I dlatego też, czy dlatego też ten, kto nie jest ochrzczony, praktycznie nie udziela się w zgromadzeniu. Trotzdem sollten wir vorsichtig sein, ganz feste Regeln auszusprechen. A jednak mamy być bardzo ostrożni, aby takie twarde zasady wprowadzać. Ich habe vor Jahren Folgendes erlebt. Przed laty przeżyłem następującą rzecz. Da hat sich ein junger Mann an einem Samstag wirklich bekehrt. Pewien młody człowiek w sobotę naprawdę się nawrócił, szczerze się nawrócił. Er war noch nicht getauft. Nie był jeszcze ochrzczony. Aber am Sonntag in der Zusammenkunft hat sich geäußert. Ale w niedzielę na zgromadzeniu zabrał głos. Sein Herz war so voll. Jego serce było tak wypełnione. Und dann hat ein Zeugnis abgelegt. I złożył świadectwo. Und keiner hat ihn gestoppt. I żaden go, nikt go nie zatrzymał, nie powstrzymał. Mein Schwager Andreas war dabei, er kann sich da gut dran erinnern. Also, what? Was dabei? Mój szwagier Andreas był przy tym i może to potwierdzić. Also, zusammengefasst. Podsumowując, es ist ungewöhnlich, wenn das passiert. To jest niezwykłe, jeśli by się, czy nie, niespotykane, jeśli coś takiego się dzieje. Aber wir sollten auch nicht kategorisch sagen, das geht nicht. Ale nie powinniśmy też kategorycznie powiedzieć, nie, tak nie może być. Wer sind wir, solche Regeln in der Versammlung Gottes aufstellen zu wollen? Kim jesteśmy, byśmy takie reguły w Zgromadzeniu Bożym wprowadzali? Wir wollen das dem Herrn überlassen. Chciejmy to zostawić Panu. Z taką osobą też zawsze można porozmawiać i zapytać, jaki jest powód, że nie chce się opuścić. Z taką osobą kann man auch immer reden und sie fragen, warum sie sich denn nicht taufen lassen möchte.